Drodzy, jak widać i słychać, zaczęliśmy remont plebanii, zaczęliśmy go od piwnicy. Trzeba było wykuć całkiem sporo dziur, odciąć cały budynek, ale zanim do tego wszystkiego doszło, trzeba było piwnice wszystkie wyporządkować. I okazało się, że w piwnicach jest sporo rzeczy, które wylądowały tu kiedyś, bo podobno do czegoś miały się przydać. Remont to wszystko zweryfikował i wiele z tych rzeczy wylądowało na śmietniku, bo przecież taka jest kolej rzeczy, że rzeczy bezużyteczne wyrzucamy. One do niczego nam się mają już nie przydać. Czy tak samo ma być z ludźmi? W 17 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza znajdujemy słowa Chrystusa mówiące o nieużytecznych sługach. No i tutaj może trochę nasze zdziwienie, dlatego że przecież kiedy sługa jest nieużyteczny, no to jest sługą zbędnym. Trudno sobie wyobrazić firmy, które zatrudniałyby nieużytecznych pracowników. Takie firmy kompletnie nie miałyby racji bytu, chyba że naprawdę byłaby to działalność kompletnie hobbystyczna. Ale kiedy spojrzymy właściwie na te słowa Chrystusa, zobaczymy je też w kontekście całości wypowiedzi, które zaczyna 17 rozdział, to zobaczymy, że nie są to słowa, które mają powiedzieć uczniom: jesteście zbędni do niczego, idźcie mi stąd. Bo przecież Chrystus wybrał uczniów właśnie po to, by ich prowadzić i uczyć, jak służyć. Ale zobaczymy, że są to słowa przestrogi. Przestrogi, która przydaje się każdemu z nas w każdym czasie i w każdym miejscu. Pewnego takiego otrzeźwienia, by nie myśleć o sobie jako o kimś najważniejszym. Że to dzięki mnie, dzięki mojej sile, dzięki mojej pomysłowości. Bo przecież jesteśmy tylko w pewnym czasie i w pewnym miejscu. Nasza służba w Kościele to służba na owocach tych, którzy byli przed nami i myślę, że chodzi tylko i wyłącznie o to, by ten czas, który nam jest dany, właściwie i dobrze wykorzystać, a potem wcale nie ze smutkiem, ale myślę, że z ogromną radością, wiedząc, komu się służyło, by móc powiedzieć: sługami nieużytecznymi jesteśmy. Wsłuchajmy się w to słowo. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola: chodź zaraz i zasiądź do stołu? Czy nie powiem raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: sługami nieużytecznymi jesteście. Bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy.